Poranny gość Radia Doksa. A ze mną w studiu jest już Grażyna Butmankiewicz z Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powstał program polityki senioralnej miasta Opola na lata 2018-2022. To jest program, który nazywa się Opole Seniorom. Po co powstają takie programy? Ten akurat program, który powstał, jest pierwszym w historii samorządu Opola tego rodzaju programem i obejmuje cały kompleks kwestii zagadnień senioralnych. Przeznaczony jest głównie dla osób, które ukończyły 60 lat i które mieszkają w Opolu. Ten program jest bardzo obszerny. Zawiera kilka takich bloków, które w skrócie mogłabym przedstawić, a już pełny zakres tego programu można uzyskać u nas, w naszej siedzibie, na Nysy Łużyckiej 7A od godziny 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Program obejmuje kilka bloków, ale też składa się z dwóch części. Z tej części informującej seniorów i potem z konsultacji. Właśnie w tym celu głównie dzisiaj się spotykamy. Najważniejszą dla nas jest teraz sprawą, żeby przekazać Państwu informację, że do 24 września, czyli do niedzieli, trwa ogłoszone przez pana prezydenta miasta Opola akcja informacyjna projektu uchwały właśnie tego programu. I jest im dostarczana informacja w kilku kanałach, między innymi właśnie dzisiejszy kanał to jest radiowy, ale też na stronach internetowych zarówno miasta Opola, jak i Centrum Senior w Opolu, również serwisy informacyjne Urzędu Miasta Opola, ogłoszeniach lokalnych, środkach masowego przekazu i spotkania informacyjne. Taka debata większa była 14 września w Urzędzie Miasta Opola. Od drugi ten blok, bardzo istotny, to jest od 25 września, czyli od poniedziałku. Zapraszamy na takie konsultacje, które będą odbywały się głównie w centrum, naszym Centrum Senior w Opolu. Tak jak wspomniałam, ale w godzinach od 8 do 15 przy ulicy Nysy Łużyckiej 7A. I można też u nas otrzymać pełny program tego projektu tego programu. I jak gdyby konsultacje będą się odbywały w tym celu, żeby zebrać opinie mieszkańców. Nie tylko seniorów, nie rozumiem. Nie tylko, bo jest to jak gdyby przeznaczony ogólnie program też międzypokoleniowo, żeby nie tylko seniorzy musieli cokolwiek działać i otrzymywać, ale wspólnie z różnymi instytucjami, z różnymi grupami mieszkańców Opola. I zależy nam bardzo, żeby jak gdyby uaktywnić właśnie tą grupę społeczną i żeby mieli możliwość wyrażania swoich opinii i zaangażowali się w ten program. Gdyby pani miała tak w skrócie powiedzieć słuchaczom naszym, jaki jest ten program polityki senioralnej na lata 2018-2022, jakie są główne jego cele i założenia? Najbardziej ogólne dotyczą jak gdyby dalszego rozwoju, bo zauważamy, że to środowisko senioralne w Opolu jest dosyć prężne, aczkolwiek na prawie 30 tysięcy seniorów, około 1000 seniorów jest najbardziej aktywnych. Jedynie obserwujemy, że coraz częściej jest zwiększona ta grupa poprzez kartę seniora, którą akurat u nas rozprowadzamy. Poznajemy bardzo dużo, praktycznie codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt nawet bywa osób. Co chwilę też mamy telefony. Stąd cieszymy się bardzo, że dociera to do coraz większej grupy osób, bo to jest główne założenie programu, żeby była pełna informacja i żeby też ten program jest nastawiony na dalszy rozwój, czyli domów dziennego pobytu, klubów. Powstają ostatnio też nowy klub powstał
są na dzielnicy Chabry. Są jeszcze nowe te obecnie dzielnice. Zależy nam bardzo, żeby również były i powstawały i kluby, i nawet mogą powstawać rady seniorów dzielnicowe. Także cały program ma na celu także oprócz rozwoju wprowadzenie nowych obiektów, nowych instytucji, żeby realizować te założenia, które są przekazywane. Założeń jest bardzo dużo, ponieważ jest to ujęte w takich pięciu jakby ogólnych założeniach, ale przy tych celach szczegółowych pięciu jest aż definiowanych 35 działań. Stąd szczegółowy program zapraszamy, można to uzyskać i przeczytać na stronie naszej, czyli senioropolu.pl, albo bezpośrednio u nas możemy też skserować. Jak najbardziej możemy usiąść, podyskutować. Serdecznie zapraszamy do centrum. Jednym z tych elementów projektu, z tych wniosków, które płyną z tego projektu, jest takie zdanie. Znikoma oferta edukacyjna dla seniorów powoduje brak aktywizacji seniorów. Czy na dzień dzisiejszy pani poprzez współpracę z różnymi instytucjami zajmującymi się aktywizacją właśnie osób po 60 roku życia myśli, że można byłoby rozszerzyć tę ofertę edukacyjną i na przykład w jakiś sposób? Sądzę, że to jest rozszerzane, ponieważ w Opolu mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Opolskim. Mamy też przy Politechnice Opolskiej Akademię Młodych Serc, już czwarty rok. Mamy też nowy UTW, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku Zdrowia i Urody Seniora przy Państwowej Zawodowej Wyższej Szkole Medycznej. Więc sądzę, że jest rozszerzana ta działalność edukacyjna. My również jako centrum cyklicznie wprowadzamy różne tematyczne spotkania. Między innymi ostatnio był u nas doktor Andrzej Bunio, geriatra, który przedstawił nam pewien problem geriatryczny w kraju i zarówno u nas, jak i też potrzeby niezbędne dla osób tych, które naprawdę potrzebują opieki. Oprócz tego Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta również przygotowuje różne spotkania. Odbywają się Opolskie Dni Seniora, targi, gdzie również są akcenty edukacyjne, ale też oprócz tej edukacji wprowadziliśmy bardzo dużo zajęć ruchowych. Mamy naukę języka angielskiego, mamy zajęcia taniec w kręgu, powstało studio filmowe, powstało też studio prasowe. Także sądzę, że i staramy się, na przykład studio filmowe prowadzone jest przez uczestnika jednego seniora, który również jest w jednym z chórów, które mają u nas próby. I ten pan przygotowuje cały repertuar, przygotowuje te spotkania, więc zależy nam bardzo, żeby to nie było jednostronne, tylko żeby dwustronnie przedstawiać i umożliwiać seniorzy dla seniorów i żeby to scalało cały zamysł uaktywniania jak największej grupy. No właśnie, bo też z takich obserwacji społecznych może wynikać, że często w tych grupach uaktywniających się jest właśnie ktoś, kto obok pasji śpiewu znajduje w sobie jeszcze pasję na przykład filmową, albo ktoś, kto lubi czytać książki, zawsze jest na spotkaniach dyskusyjnych klubów książki, wobec czego łatwo mu przejść też do Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze względu na chęć czytania. Natomiast rozumiem, że też ten projekt programu polityki senioralnej Opole Seniorom na lata 2018-2022 ma też zachęcić tych, którzy jeszcze nie są aktywni. Jak najbardziej. Dlatego też będziemy starali się poprzez strony internetowe, ale nie tylko, bo część seniorów tych bardziej jakby nazwać to ukrytych nie do końca otwiera ten laptop czy ten komputer i stąd jest już informacja pełna na naszym dodatku Senior w Opolu w gazetce, przy Trybunie Opolskiej, którą chętnie seniorzy kupują i czytają. Również właśnie w mediach typu Radio Doksa czy Radio Pole
też staramy się wprowadzać te elementy i poprzez ulotki, informacje bezpośrednie, telefoniczne, no, przeróżne formy, między innymi też 27 września od godziny 11 do 12 odbędą się w naszym centrum warsztaty konsultacyjne i serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy nie do końca jeszcze zapoznali się, czy mieli dostęp, żeby podyskutować. Będziemy do Państwa dyspozycji, będziemy podpowiadać, jeżeli nawet macie jakieś pomysły, pomożemy to spisać, podobnie jak robimy to codziennie z wszystkim, którzy do nas przychodzą. I o aktywizacji seniorów, i o projekcie programu polityki senioralnej Opole Seniorom, i o zaproszeniu do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które będą się odbywały w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Seniorów Opolu do 8 października, opowiadała dzisiaj Grażyna Butmankiewicz, która była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.